Właśnie tędy płynie kanał Przybrodzki. Stąd woda trafia do Samicy Pamiątkowskiej, a stamtąd bezpośrednio do Jeziora Kierskiego. To tutaj też mieszkańcy zauważyli, że woda jest zanieczyszczona. Jest ona ciemna, gęsta i pachnie chemikaliami. I to stąd woda trafia właśnie do jednej z najpopularniejszych atrakcji turystyczno-rekreacyjnych letniego Poznania. Fachowo to miejsce nazywa się rowem SK63. O wycieku informowali nas mieszkańcy Kieksza. Część z nich czarną wodę odkryła w kanale już w napachaniu. I cały czas tą samą Samicą tutaj płynie nadal te ścieki, nie? Już 7 marca opublikowano nagrania pokazujące zanieczyszczenia. Christian Szpoper, rybak dzierżawiący jezioro dla połowów, wysłał pisemne prośby o interwencję do Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Poznańskiego Oddziału Wód Polskich, Policji i władz gminy Rokietnica. Odpowiedzi mam takie, no, według mnie mijające się z celem, nie? No, wojewódzki inspektorat bada tę wodę wszędzie i tego, no, twierdzi, że są zanieczyszczenia, no, ale on nie ma wpływu, że płynie rzeką ścieki do jeziora. A zanieczyszczeń nie należy bagatelizować, bo zdaniem rybaka ich konsekwencje mogą być bardzo poważne. Może przyjść też przeducha taka, że zginą tony ryb, nie? To, że zagrożenie jest poważne, potwierdzają także specjaliści. Wylewanie jakichkolwiek ścieków do zbiorników stojących, w tym przypadku Jeziora Kierskiego, jest tak naprawdę największym możliwym barbarzyństwem, bo jeziora pozornie wydaje nam się, że mogą się oczyszczać, ale to nieprawda. Tak naprawdę te zanieczyszczenia będą ulegać różnym przemianom i zalegać w toni. W wyniku tego woda zacznie nie tylko śmierdzieć, będą się tam rozwijać organizmy chorobowe. Olbrzymie skutki mogą dotknąć także lokalny sektor usług. Tu rzeczywiście trzeba reagować bardzo mocno i zdecydowanie. W innym przypadku kolejny zbiornik zamieni nam się w śmierdzącą bryję i będziemy tylko udawać, że spędzamy miło czas nad jeziorem, ale z drugiej strony będziemy bali się wejść do takiej wody, bo będziemy mieli obawę o swoje zdrowie, a być może nawet życie. Pan Christian łowi ryby w Jeziorze Kierskim od wielu lat, ale jak nam przekazał, taka skala zanieczyszczeń to coś nowego. Takich sytuacji to ja nie pamiętam od lat. Żeby tak było brudne jezioro, nie? W odpowiedzi na pismo, którą otrzymał od Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wynika, że w zeszłym roku w podobnej sytuacji w innym wycieku ścieków do Jeziora Kierskiego inspektorat uznał nieprawidłowości związane z działalnością oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym. Dzisiaj spółka odpowiedzialna za oczyszczalnię zaprzecza, aby występowały tam jakiekolwiek nieprawidłowości. U nas ani dzisiaj, ani wcześniej nie doszło do żadnej awarii. Wszystkie urządzenia są sprawne. Oczyszczamy ścieki zgodnie z pozwoleniem naszym wodnoprawnym. Także wszystko jest w jak najlepszym porządku. WIOŚ zapowiedział także kontrolę w najbliższym możliwym terminie. Dzień dobry, Jakub Pięto, telewizja WTK z tej strony. Jednak gdy chcieliśmy zapytać, o jaki dokładnie chodzi termin, poproszono nas o pisemne złożenie zapytania. Nie uzyskaliśmy jeszcze na nie odpowiedzi. Tam jest rura ściekowa, nie? I to wszystko z tych domków tam w mniejszym czy większym stopniu zawsze coś tam ścieka. Zrzuty ścieków z różnych odpływów do jeziora występowały kilka lat temu. Wtedy również dzięki informacjom kierskiego rybaka interweniował puls dnia. Ile jeszcze trzeba czekać, aż podjęte będą realne działania, które ograniczą wpływ ścieków na ekosystem Jeziora Kierskiego? I co ważniejsze, czy takie działania w ogóle zostaną podjęte? Czas pokaże. Jakub Pięta, Puls dnia.